Siema z rana, witajcie w drugim odcinku z serii Shank. Jest to odcinek, w którym przemierzałem miasto w poszukiwaniu sprawiedliwości i osób, które były zamieszane w śmierć mojej kobiety. Na początku powiem wam, że wczoraj przeszedłem grę całą, ukończyłem ją z wynikiem raczej niezbyt celującym, ale przynajmniej opanowałem już sterowanie do poziomu dosyć przyzwoitego i mam również odblokowane bronie, które są dostępne po przejściu gry, tak samo jak i maska, którą dzierżę w tej chwili na twarzy, jest dostępna po odblokowaniu jakiegoś tam bonusu. Dlaczego to zrobiłem? Ano dlatego, żeby gra wyglądała dosyć, wiecie, żeby nie było po prostu biegania i o, zabiłem tego, zabiłem tamtego, bo przyglądając się let's playom z tejże gry, zauważyłem, że tak właśnie jest, a słuchanie według mnie let's playa, w którym jedyne co się robi, to komentuje się każdy cios, jest dosyć nudne i mam nadzieję, że w moim przypadku tak nie będzie. Zobaczymy, jak to będzie później. W każdym razie ja bym chciał mniej więcej z jednej strony skupić się na grze podczas nagrywania, co oczywiście lepiej wychodzi, kiedy się nie rozmawia, a jest totalnie się skupionym na tym, co się robi. A z drugiej strony, dogrywając komentarz do nagranego wideo, mogę wam nie tylko bredzić głupoty, ale również powiedzieć kilka ciekawych rzeczy. Przechodząc grę, przyjrzałem się dosyć systemowi walki, który jest troszeczkę skomplikowany. Nie powiem, żeby dużo skomplikowany był, ale przechodząc grę, każdy będzie mógł sobie wyciągnąć wnioski z tego, jaki przeciwnik, jakie ma słabości do jakiej broni. Jeżeli chodzi o tych wielkich jegomości, oni mają słabość do broni palnej, gdyż jak wiadomo, mięśnia w starciu z mniejszym mięśniaczkiem na pięści będzie miał większe szanse, dlatego że jest zwyczajnie większy. Tutaj na przykład mamy jegomościa, który dzierży, jak to się nazywało, zapomniałem, no tym się drzwi wyważa, nieważne. I on jest dosyć prostym przeciwnikiem pod warunkiem, że będziemy trzymali się od niego z daleka, natomiast palce wręcz istnieje duża szansa, że dostaniemy headshota z tego wynalazku, co tam dzieje. Na śmierć zapomniałem, jak to się nazywa, no ale nieważne. No i pędzimy dalej. Dalej będzie praktycznie to samo przez cały level, czyli naparzanie mniejszych i większych przeciwników, którzy będą starali się utrudnić nam dotarcie do osób, które są zamieszane w śmierć mojej kobiety. Jak widzicie, dosyć już mam opanowany kontroler, więc mniej więcej panuję nad swoimi ruchami, co oczywiście nie zawsze wychodzi, bo wiadomo, sytuacja się z każdą sekundą zmienia. Nigdy nie wiadomo, kto ci kiedy, czym, w co walnie, że padniesz na glebę. Dobermany to jest to, czego Peach nie lubi najbardziej w tej grze. Już wolę walki z bossami niż walkę z dobermanami. Od psów trzeba trzymać się z daleka, dlatego że one potrafią tak szybko doskoczyć do Shanka, że ten nie będzie miał szansy na ucieczkę i powali go na glebę. Więc najlepszy sposób to jest właśnie przerzucanie ich mieczem z kąta w kąt i strzelanie w międzyczasie do nich z pistoletów. A walce w zwartej grupie, takiej jak na przykład tutaj, gdzie jest więcej niż jeden przeciwnik, z czego jeden dzierży broń białą, a drugi broń palną, najlepiej jest najpierw zająć się przeciwnikiem, który właśnie nosi przy sobie broń palną, dlatego że tym bardziej, że nosi karabin, zapewne to jest kałach, a ten ma z kolei duży zasięg, więc nawet jak będziemy na końcu planszy, na przeciwnym końcu planszy niż on i walczyli będziemy z przeciwnikami innymi, to on może zwyczajnie nas dosięgnąć swoim karabinem, co może pokrzyżować nasze plany. No, a na końcu najlepiej jest zająć się osobami, które mają najmniejszy zasięg rażenia w danym miejscu.
chociażby tymi wielkoludami, którzy po prostu z jednego końca mapy na drugi muszą poświęcić trochę czasu, aby się przedostać. No i pędzimy dalej. Machine gun. To jest broń śmiercionośna i zaraz zobaczycie, co ona potrafi. A potrafi niesamowicie wiele. Przeciwnik totalnie nie ma szans, jeżeli już zdążymy odpalić machine guna i on siebie niesamowicie pociskami, to po prostu przeciwnicy trup ściele się równo, więc spójrzcie tylko na to, po prostu nie mają szans, cofają się do tyłu, nawet ci, którzy jeszcze nie zdążyli wlecieć na planszę, dostają. To jest po prostu koks, niesamowity koks, ale ta broń ma jeden lub dwa minusiki. Jeden to jest taki, że właśnie niestety jest na tyle ciężka, że nie można z nią podskakiwać, a druga to jest taka, że trzeba chwilę poczekać, zanim się odpali, więc trzeba się nieźle streszczać, zwłaszcza jeżeli ktoś nadciąga, to czasami trzeba zrezygnować z podniesienia jej i odpalenia, żeby tylko przeżyć. Z tego co zauważyłem, gra była również zbudowana w pewnym sensie w ten sposób, że najpierw dążyło się do miejsca, w którym znajduje się osoba zamieszana w całą tą sprawę, czyli tak zwany boss, potem walczyło się z bossem, a na końcu uciekało się do kolejnej lokacji, w której działo się wszystko od nowa, czyli znowu biegliśmy do miejsca, w którym znajdował się boss, potem niszczyliśmy bossa i biegliśmy dalej. I tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. Nie było tu w sumie żadnej monotonii, dlatego że każdy etap, każdy level był zróżnicowany, ale żeby mniej więcej to ogarnąć, coś mi się wydaje, że będę musiał tak zmontować filmiki, żeby właśnie był ten system, czyli dążenie do bossa, walka z bossem i ucieczka, czy może dalsza pogoń za kolejnym bossem. Ten odcinek, który aktualnie oglądacie, jest odcinkiem, w którym zmierzam do pociągu, gdzie będzie znajdował się boss, a bossem tym będzie opancerzony pojazd. No i całość będzie się odbywała podczas jazdy na pociągu, na dachach pociągu, a potem na samej lokomotywie. Więc tutaj mamy zakończenie tak naprawdę rozdziału pierwszego, jak się nie mylę. I bossa tutaj na końcu nie będzie, za to będzie level właśnie na pociągu. Dlatego tak, to są takie jakby, nie wiem jak to nazwać, może wypełniacze dziur, że po prostu się biegnie i rozwala się przeciwników, z czego czerpie się oczywiście frajdę. Poprzednim bossem był fake Bachera, rzeźnika, i właśnie po walce na arenie z tym fake'owym Bacherem zmierzam teraz do pociągu. No i to w sumie tyle. Potem już powinny być te odcinki mniej więcej poukładane tak, żebyście ogarniali, bo na początku nie jest łatwo skumać, czy to jest pierwszy level, czy to jest drugi, tym bardziej, że nie są ponumerowane, ale po prostu może zajmie mi to dłuższą chwilkę, ale skompletuję odcinki tak, aby były ponumerowane i żeby każdy był konkretnym levelem, dlatego że tutaj akurat jest tak, że w jednym levelu są jakby trzy chaptery, 3 czy 2, to zależy, musiałbym już się przyjrzeć, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie trzeba będzie to jakoś uporządkować, żeby to miało, wiecie, ręce i nogi. No i żeby było po prostu fajnie i nie za długo. Ile odcinków będzie z tej serii? Przewiduję, że około 5-6 jeszcze, więc w sumie około 7, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale wtedy na pewno będą dłuższe, jak będą poukładane. No, to chyba na tyle, jeżeli chodzi o sprawy też techniczne tej gry, które mniej więcej uprzyjemnią wam oglądanie jej. A fabuła. Ja zapomniałem, ten koleś ma na końcu, czy się z nim walczył. Pablo chyba? Cholercie, nie pamiętam, zaraz spojrzę.
Cezar, cholercia Cezar, właśnie. Może po kolei wam powiem, jakie są bossy. Na początku jest, jak już mówiłem, ten Butcher, a właściwie jego podróbka, z którym walczymy tam w klatce. Potem jest APV, czyli ten pojazd opancerzony. Potem znowu jest prawdziwy Butcher, prawdziwy rzeźnik. Następnie jest dosyć trudna Cassandra, wydaje mi się, że jedna z najtrudniejszych, jeden z najtrudniejszych bossów w tej grze. Kolejno jest potem Denny, czyli sami ocencie. Potem jest Angelo, czyli przydupas Cezara. No i na końcu Final Fight z Cezarem. Oho, pociąg zaczyna chyba ruszać, więc muszę się streszczać. Jest to mój cel, gdyż pociąg jest kolejnym levelem w pogoni za sprawiedliwością. Żadne psy ani żandarmi mi nie przeszkodzą. Trzeba ich kulturalnie wyeliminować, ale nie obejdzie się bez szarpania klapy. No, także szybciutko, szybciutko, zaraz wskakujemy na pociąg i to będzie już kolejny level. Cholercia, często nawet jak wydaje się, że ma się wszystko opanowane, to po prostu to się tak składa w jedną całość, nieszczęśliwą całość, że nic nie wychodzi. Ale no nic, już nie można na to poradzić. Trzeba po prostu walczyć do upadłego. Ten mięśniak już mnie denerwuje. Jego też zaraz wykończę. I to coś mi się wydaje, że szybko. Kilka ostatnich ciosów i dobranoc. Ostatni skok, jeszcze jeden niechcąco, cholercia. To już jest końcówka levelu, teraz już powinienem zdążyć wskoczyć na pociąg. Do zobaczyska, do usłyszenia, siema, na rapa.